trzeba wierzyć, bo jeżeli nie będę wierzył w jakiś tam, nie będę miał jakichś celów, to nie ma sensu boksować. Cele jakieś tam mam i powoli sobie do nich dążę. To jest Boks jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Jesteśmy dzisiaj z Michałem Żeromińskim. Walka przełożona o kilka tygodni, to jest dla Ciebie dobra informacja, zła informacja? Z jednej strony dobra informacja, z drugiej strony zła informacja. Zła informacja, wiadomo, to wszystko to się poprzesuwa. Pewne jakieś rzeczy, które sobie założyliśmy w danym czasie, będą musiały być przesunięte. Z drugiej strony też ja miałem tam trochę dłuższą przerwę po walce z Łukaszem Wierzbickim, także dodatkowe te tygodnie na pewno też się przydadzą. No ale mówię, ze względów na przykład finansowych, no to wiadomo, że trochę gorzej, że ta gala jest opóźniona kilka tygodni. Twój rywal na pewno się cieszy, bo w międzyczasie zawalczył walkę. Widziałeś tą walkę? No, powiem szczerze, że nie oglądałem tej walki. Tata mój oglądał, także tam analizował. Wiem rozpiski mniej więcej, jak boksował. Pewnie obejrzę sobie w tym tygodniu tę walkę. Z powodu opóźnienia gali jeszcze nie wyszła seria Droga do Wojny Domowej, w której pokażemy również Twoje przygotowania. Byłem również u Wowka. Z fajnym szacunkiem wypowiada się o Tobie. Mówią, że to będzie ciężka walka. Mówią, że jesteś prawdziwym wojownikiem. Ty też masz do niego szacunek? Widziałeś jego wcześniejsze jakieś występy? Tak, widziałem. Oczywiście, że mam szacunek. Ja do każdego przeciwnika mam szacunek. Bo wychodzę z tego założenia, że nawet można się nie lubić, a szanować się trzeba. Widziałem jego walki, na pewno dobry, twardy zawodnik. Ma swoje plusy, ma swoje minusy, wiadomo, jak każdy. I będę bazował, biorąc tą walkę, analizując właśnie, jaką boksuje, myślę, że jestem w stanie pokonać jego na tej gali. Rozmawiam z różnymi zawodnikami, czasem o Tobie, między innymi z zawodnikami, których pokonałeś, jak Młodziński na przykład. I wszyscy mówią, że jesteś świetny technicznie, a jednocześnie panuje o Tobie taka opinia w boksie zawodowym, że jesteś zawodnikiem, który idzie do przodu i się po prostu bije. To jest tak, że to jest właśnie kontrolowana agresja, czy może jednak faktycznie na zawodowstwie tej techniki aż nie pokazałeś jakby pełnego swojego warsztatu jeszcze? Znaczy, no wiadomo, w boksie amatorskim boksowałem bardziej technicznie, później ten styl troszeczkę się, że tak powiem, zmieniał, no, ze względu na to, że na początku boksowałem w wadze 57, chyba z Kamilem Łodzińskim boksowałem w wadze lekkiej. No teraz już ta waga jest półśrednia, także to idzie w górę, no i inne warunki fizyczne mają przeciwnicy. Praktycznie muszę boksować dużo w półdystansie, w zwarciu, bo jeżeli bym chciał na dystans boksować, no to by było ciężko, bo tam praktycznie no wszyscy są ode mnie wyżsi. Aczkolwiek no zależy od walki. Były też walki na zawodowstwie, gdzie boksowałem technicznie. Ostatnie walki na przykład z Łukaszem Wierzbickim, no to musiałem, wiadomo, musiał być pod dystans, bo jeżeli bym chciał się z nim pykać z daleka, jeszcze niewygodny Łukasz jest mańkutem, to podejrzewam, że ta walka by była do jednej bramki dla niego. Dlatego z Łukaszem Janikiem myślę, że boksowałem technicznie, tam nie było bijatyki. Oglądałeś w ostatnim czasie występy swoich kolegów, na przykład tą galę w Gliwicach? Jak oceniasz występ chociażby Maćka Słęckiego? Maciek Słęcki, bardzo dobrze dzwoniłem właśnie do niego, że teraz jest taki egzekutor, naprawdę świetnie wyrobił się. Życzę mu jak najlepiej. Fajnie by było, żeby zdobył mistrza świata, bo mówię, postawił 100% na ten boks i no widać po nim, że naprawdę zrobił duże postępy. Przypomnij, jak wyglądał bilans walk z nim na amatorce? Nie, no jedną walkę mieliśmy, bo on był mistrzem Polski akurat kadetów, ja byłem mistrzem Polski juniorów. Było tak, że ja w kogucie wadzę w lekkiej, jakoś tam był limit, że ja 56 ważyłem, on tam około 60. Ale to mówię, z Maćkiem znamy się od takiego... Wygrałeś tę walkę, tak? Tak, on był dużo mniejszy ode mnie chyba. Pierwszy raz, jak byliśmy na obozie w Białymstoku w 2002 roku, to Maciek walczył wtedy w wadze do 42 kg. Ja chyba do 50, także kawał chłopa byłem w porównaniu do niego. Porobiłem go dlatego, że miał na telefonie gierkę
z pingwinkami taką, a to 2002 rok, to możecie sobie wyobrazić 16 lat temu, jak to było. Także wtedy go polubiłem i tak zaczęliśmy jakoś tam się przyjaźnić, tak powiem. Jak dzisiaj patrzysz na jego sukcesy, to nie zazdrościsz trochę? Nie myślisz sobie, no byłem w stanie pokonać tego gościa, też powinienem być na tym poziomie i walczyć w Stanach Zjednoczonych? Z jednej strony może tak, z drugiej strony każdy jest kowarem swojego losu, tak? W pewnych momentach też ja popełniłem dużo błędów. Teraz inaczej zupełnie patrzę, mimo że mam 31 lat, to już inaczej patrzę na to, co robiłem 5-7 lat temu. Też trzeba mieć dużo szczęścia, jeżeli chodzi o ludzi, których się spotka w życiu, którzy mogą pomóc. Ciężka praca dochodzi. No mówię, jednym jest dane, drugim nie. Już inaczej to patrzę. To, co było, to nie wróci. Kolegom moim życzę jak najlepiej. Niech każdy zdobywa, ja też może jakoś tam spróbuję, przynajmniej spróbuję, bo to trzeba wierzyć, bo jeżeli nie będę wierzył w jakiś tam, nie będę miał jakichś celów, to nie ma sensu boksować. Cele jakieś tam mam i powoli sobie do nich dążę. Czy zobaczymy może teraz w Radomiu bardziej technicznego, takiego właśnie z amatorki Michała Żeromińskiego, czy będzie znowu wojna, którą zapamiętają kibice? Zobaczymy, jak się walka ułoży. No, zakładamy sobie kilka wariantów tej walki. Być może będzie wojna, być może będzie techniczny boks. Zobaczymy. Dużo kibiców tutaj z Radomia, bo pamiętam w Częstochowie niesamowity doping. Czy tutaj w Radomiu będzie ich jeszcze więcej? No myślę, że tak. Wiadomo, tutaj gala będzie najprawdopodobniej w hali na Mosirze, także ta hala jest mniejsza. No mimo wszystko ja wziąłem, sprzedałem około 300 biletów już, także myślę, że będzie. Wiadomo, są inni zawodnicy z innej części Polski, też trochę osób przyjedzie obcych, ale myślę, że tutaj lokalnie na 100% hala będzie pełna. Walczyłeś na tej hali? Tak, boksowałem tutaj jedną walkę zawodową z Marcinem Cebulskim. I co, jest bardziej kameralna na pewno niż chociażby gala w Częstochowie, hala w Częstochowie? Ale myślisz, że będzie fajny klimat na tej gali? Myślę, że tak. W Radomiu zawsze jest klimat do boksu. Kibice znają się. Tutaj była bardzo mocna drużyna w latach 80. Później wiadomo, jak to było z tą ligą, że kluby zaczęły się tam rozpadać, liga upadła. Ale zawsze, nawet na zawodach młodzieżowych, jest praktycznie pełna hala. Także tutaj kibice lubią, można powiedzieć, że kochają boks. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco.